Dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas, to już jest dzień 16 i słuchajcie, zostało nam jeszcze tylko 10 Vlogmasów, bo tak jak Wam wspominałam na początku, tak jak w poprzednie lata będę nagrywać do 26 grudnia włącznie i też Wam wspominałam, że myślę nad tym, żeby nagrać już Wam taki vlog normalny po Vlogmasie 27 grudnia i dzisiaj sobie pomyślałam, że może właśnie w tym vlogu bym Wam podsumowała swoje kalendarze adwentowe, także zobaczymy jak to będzie, ale na razie taki jest plan, słuchajcie. A jeżeli chodzi o wczorajszy Vlogmas, to powiem Wam szczerze, że byłam w wielkim szoku, jak zaczęłam go Wam montować, bo myślałam, że słuchajcie, będzie dużo mniej materiału niż było i naprawdę byłam w szoku, ale nie było źle. Natomiast nie poszłam wcześniej spać, tak jak planowałam, słuchajcie, nie wyszło mi. I trochę się obawiałam, że dzisiaj albo zaśpię rano, albo wiecie, będę taka niewyspana i ten dzień będzie taki, no wiecie, wiecie jak jest człowiek niewyspany. Natomiast powiem Wam, że obudziłam się wypoczęta, pomimo tego, że krótko spałam. Dzisiaj ten dzień też był taki super, wiecie, miałam energię i w ogóle, więc... Nie było źle, ale może dzisiaj uda mi się wcześniej położyć. Jeżeli chodzi o dzisiaj, słuchajcie, to muszę wypisać koniecznie kartki świąteczne, bo jutro trzeba je wysłać. Wczoraj miałam to zrobić, no ale niestety wczoraj byłam... Nie chciało mi się. A jednak tych kartek jest sporo, ja je też wszystkie ręcznie wypisuję, więc to też schodzi trochę czasu. Chcę Wam odpisać na komentarze i no oczywiście zmontować ten vlogmas i tak dalej, to wiadomo. I obejrzeć Wasze vlogmasy, bo wczoraj nie oglądałam, no i dzisiaj, z dzisiaj jeszcze. Także mam znowu zaległości, ale nie duże, więc... To nadrobię raz, dwa. Także tak się prezentuje, słuchajcie, ten dzień, właściwie to już wieczór. I mam nadzieję, że wszystko dzisiaj uda mi się zrobić. Chciałam Wam pokazać, słuchajcie, że dzisiaj przyszła kolejna kartka do nas. Tym razem z Polski, słuchajcie, od mojej babci. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Bardzo ładna i w środku jest opłatek. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Wczoraj Wam wspominałam, że chciałam Wam coś powiedzieć. No i przychodzę do Was, słuchajcie, dzisiaj z podkładem Eveline Liquid Control HD. Chcę Wam powiedzieć parę słów na jego temat. Ja go chciałam już dawno przetestować, słuchajcie, dlatego że on łudząco przypomina mi ten podkład Catrice, jeżeli chodzi o opakowanie. Ja już Wam to wielokrotnie mówiłam. I w końcu udało się, że go zakupiłam, tylko niestety w odcieniu 0,10 i on był dla mnie za ciemny. Natomiast nie dużo, więc myślę, że na lato byłby ok. Natomiast teraz niestety był za ciemny. Troszkę go musiałam rozjaśniać, ale wiedziałam, że jest jeszcze jaśniejszy od tego 0,10, czyli 0,05 Ivory. I go zakupiłam, słuchajcie, i kolor jest odpowiedni, z czego się naprawdę bardzo cieszę, bo tak jak Wam wspominałam wielokrotnie, jeżeli chodzi o dobór koloru podkładu, to ja mam z tym wielki problem. Więc jeżeli już jakiś się trafi, który kolor jest odpowiedni i jeszcze podkład jest dobry, no to już w ogóle jestem, słuchajcie, zadowolona. Więc tak, tutaj mamy, słuchajcie, napisane, że to jest innowacyjny podkład nowej generacji. Dzięki płynnej, nietłustej i niezwykle lekkiej konsystencji zapewnia maksymalnie naturalny efekt drugiej skóry. Doskonale kryje i długotrwale matuje do 24 godzin. Bez efektu maski idealnie wyrównuje kolory, zapewniając rezultat udoskonalonej cery Baby Face Effect. I powiem Wam tak, ja ten podkład już testowałam, jak miałam ten ciemniejszy kolor i już tam chyba parę słów na ten temat powiedziałam. Natomiast teraz jak był weekend, to codziennie go miałam, słuchajcie, na twarzy. Już ten kolor i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o podkład, to rzeczywiście jest podkładem matującym. I powiem Wam szczerze, że nie świecę się jakoś bardzo szybko, bo wiecie, ja mam cerę mieszaną, więc przy niektórych podkładach po paru godzinach ja już się w strefie tej świecę. Czasami mocniej, czasami mniej. Natomiast w przypadku tego podkładu to naprawdę długo było, zanim zaczęłam się świecić, więc to jest już plus. Jeżeli chodzi o konsystencję, jest taki rzadki, bardzo dobrze się rozprowadza. Wszystkie jakiekolwiek inne produkty na nim się też dobrze rozprowadzają. Rzeczywiście nie daje efektu maski. Bardzo ładnie stapia się z cerą. Ja, słuchajcie, byłam w szoku, że on tak ładnie może wyglądać. Nie ściera się jakoś bardzo szybko. Chociaż ja go też nie miałam jakoś nie wiadomo ile godzin. Nie wiem ile najwięcej miałam, najdłużej go. Ale rzeczywiście wieczorem, jak rano go nałożyłam, wieczorem go zmywałam, to nie widziałam jakiegoś, wiecie, żeby było gdzieś, że jest starty ten podkład, także naprawdę to też jest na plus. Jeżeli chodzi o krycie, ja Wam wspominałam, to już pamiętam, że byłam zszokowana, jak nakładałam pierwszy raz ten podkład, jego kryciem. Naprawdę, słuchajcie, on nie ma krycia 100%, to już Wam mówię od razu, ma takie średnie krycie, ale jeżeli chodzi o mnie, ja właśnie takie podkłady lubię ze średnim kryciem, więc jak dla mnie jest świetny. Ale i tak, słuchajcie, jak go nakładałam, to byłam w szoku, że on ma takie krycie, bo ja tak stawiałam bardziej, że to takie, wiecie... No nic specjalnego, a jednak słuchajcie, się mile zaskoczyłam. Póki co jestem zadowolona z tego podkładu i powiem Wam jeszcze, że
W sobotę właśnie, jak wiecie, byłyśmy z mamą na zakupach, czyli wiadomo, musiałyśmy mieć maseczki. No i byłyśmy długo na tych zakupach. Nie, no może nie jakoś bardzo długo, ale wiecie, byłyśmy w różnych sklepach, więc tą maseczkę zakładałam, ściągałam. I powiem Wam, że rzeczywiście no maseczka była trochę w środku brudna, no wiadomo, no miałam podkład na twarzy, ale jak wróciłam do domu i zdjęłam maseczkę, znaczy już maseczki nie miałam, ale jak wróciłam do domu i spojrzałam w lustro, to nie było żadnego śladu, żeby podkład mi zszedł albo wytarł się czy cokolwiek, no nic po prostu, cały czas było tak samo, więc ja byłam naprawdę w szoku, bo powiem Wam, że byłam przekonana, że już gdzieniegdzie nie mam tego podkładu, okazało się, że nie. Także naprawdę słuchajcie, jak dla mnie póki co ten podkład jest bardzo dobrym podkładem. Na pewno będę go oczywiście dalej używać i testować. Może później się coś zmieni i stwierdzę, że no nie, to nie jest podkład dla mnie, ale póki co naprawdę, słuchajcie, jestem zadowolona. I tu jest w ogóle napisane: doskonałość roku, twój styl 2018. Także słuchajcie, się cieszę, że w końcu go kupiłam i mogłam przetestować i jestem póki co zadowolona z niego. A druga rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, parę słów, to są te bibułki matujące z Essence. Też pokazywałam Wam je w holu zakupowym. Ja słuchajcie, jeżeli chodzi o bibułki matujące, mam po raz pierwszy takie bibułki. Wiedziałam, że coś takiego istnieje i zastanawiałam się, czy sobie kupić. Chciałam przetestować, czy to rzeczywiście działa. Natomiast jakoś tak wiecie, no zawsze to było tylko takie, że a może kupię i nie kupowałam. I właśnie widziałam, że marka Essence ma bibułki i też właśnie Eveline też ma. Tutaj mamy 50, zresztą zauważyłam, że w większości właśnie jest 50 tych bibułek i one są z zieloną herbatą. I słuchajcie, w piątek chciałam je przetestować, ale się nie udało, bo się nie świeciłam, zanim zaczęłam zmywać makijaż, ale udało się w sobotę, bo w sobotę ten makijaż miałam dłużej. I słuchajcie, rzeczywiście to działa. Naprawdę. I ja zazwyczaj, jak właśnie się świeciłam w strefie T, to po prostu odsączałam to sobą papierem toaletowym, no ale, albo jakimś, wiecie, ręcznikiem, papierowym chusteczką, ale przy tym schodziło też troszkę podkładu, no wiadomo. Natomiast kiedy użyłam tych bibułek, znaczy jedną zużyłam, no to to sebum zostało na tej bibułce, bo było widać takie, wiecie, tłuste, natomiast podkład został nienaruszony, także naprawdę super. One nie są drogie i myślę, że na pewno będę je kupować i jak właśnie będę szła na jakieś większe wyjścia, to takie bibułki będą ze mną w torebce. Naprawdę jestem, słuchajcie, w szoku. Dajcie mi znać, czy Wy używałyście albo używacie takich właśnie bibułek matujących. Słuchajcie, przejdźmy już do otwierania kalendarzy. Powiem Wam szczerze, że troszkę się boję tego po ostatnich moich rozczarowaniach. 16 już sobie namierzyłam i no nie jest taka aż bardzo duża. Tutaj jest na samym dole. Także otwieramy. Słuchajcie, dzisiaj nie zapychać, dzisiaj kosmetyk normalny. Jak mam to wyjąć? Nie wzięłam nic sobie do pomocy. Dobra, słuchajcie, muszę iść po nożyczki albo po cokolwiek do wyjęcia, bo tutaj nic nie mam. Udało mi się wyjąć, słuchajcie. Powiem Wam, że tak jak zazwyczaj w tym kalendarzu wszystko łatwo wychodziło, tak dzisiaj było ciężko. Mamy tutaj zestaw do brwi, słuchajcie. Puder i wosk? Nie, dwa pudry. Jasny i ciemny. Tak? Tak. Pędzelek i pudry. I powiem Wam, że śmiesznie to się otwiera, bo zobaczcie. I wtedy tutaj się wysuwa taki po prostu plastik. I tu mamy taki zwykły pędzelek i dwa pudry. Jasny i ciemny. A tutaj co jest? Instrukcja obsługi czy co? A, słuchajcie! Tutaj jeszcze mamy szablony do brwi. Tutaj mamy regularne, małe i highbrow, wysokie. Nie wiedziałam, słuchajcie, fajny gadżet. Chciałam sobie taki przetestować, także fajnie, że był w kalendarzu akurat. No i z tego już jestem bardziej zadowolona niż tych wszystkich zapychaczy, które były. Także fajnie. Dzisiaj mnie kalendarz nie rozczarował. Lecimy dalej, słuchajcie. Z kolejnym kalendarzem, też z Essence. Tym
16, o na wierzchu. Powiem wam, że coś ciężkiego dzisiaj. Aż buteleczka już czuję. Mamy primer w sprayu, słuchajcie, z wodą kokosową. Pojemność, słuchajcie, ile to ma? 50 ml. Wydaje mi się, że to jest pełnowymiarowy produkt, ale nie jestem pewna. Bardzo fajnie, na pewno sobie przetestuję. Widziałam właśnie te primery, ale stwierdziłam, że taki w sprayu to... No wiecie, nie bardzo, ale jak mam w kalendarzu, to pewnie, że przetestuję. Także również jestem zadowolona. No i czas na choinkę, słuchajcie, 16. Nowy rządek. O, wy w ogóle nie widzicie 16. Tutaj jest 16. Nowy rządek, zaczęliśmy. Słuchajcie, nie wierzę. Kolejne świąteczne skarpety. Tutaj mamy czerwone w renifery. I tutaj biało-niebieskie w bałwany. Słuchajcie, ale się cieszę. Naprawdę. Fantastycznie. Dobrze, że teraz są. Będę je na pewno nosić. A, słuchajcie, papierek mi gdzieś wypadł. W ogóle to był? Nie wiem. Dobra, poszukam za chwilę. Dzisiaj, słuchajcie, jestem naprawdę zadowolona z kalendarzy. Ten primer w sprayu to, tak jak wam mówiłam, on jest z wodą kokosową i dodatkowo prowitaminą B5. I jest tu primer nawilżający. Także jestem ciekawa, jak się będzie używać taki produkt właśnie w sprayu, bo ja zazwyczaj jak używam bazy, no to takie właśnie, wiecie, w kremie albo w żelu, natomiast nigdy takiego w sprayu, także jestem ciekawa. Bardzo zaskoczył mnie ten produkt, słuchajcie. Myślę, że te pudry to raczej nie będzie nic super fajnego, ale fajny ma, jest pędzelek, taki skośny, cienki. No i w szoku jestem, że są tutaj, słuchajcie, szablony, bo tak jak mówiłam, chciałam przetestować, więc... A nie chciałam koniecznie kupować, bo nie wiem, czy to się sprawdzi, czy nie. Ale po prostu sama dla siebie chciałam zobaczyć, jak to działa. Także się bardzo cieszę, że tutaj były. No i słuchajcie, skarpety. No to już w ogóle wow. Jak wiecie, już raz skarpety były w kalendarzu świąteczne, które już nosiłam i są świetne, słuchajcie. I wspominałam wam, że chciałam sobie kupić świąteczne skarpety, ale no jakoś tak wyszło tylko, że chciałam, ale nie kupiłam. Także się bardzo, bardzo cieszę, słuchajcie. Naprawdę, no zobaczcie, jakie fajne. Tutaj i te renifery. No super, naprawdę. Także dzisiaj naprawdę mnie kalendarze zaskoczyły, zwłaszcza te z Essence, bo choinka to wiedziałam, że mnie zaskoczy, natomiast te z Essence wiecie jak bywa. Dobra kochani, to by było na tyle w dzisiejszym dniu. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i o łapkach w górę i o śledzeniu mnie na Instagramie. Dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się ciepło, a my widzimy się już jutro. Pa, pa!